Moim rodzicom się to nigdy nie podobało. Nie? Moi rodzice zawsze byli przeciwnikami tatuażu. Mój ojciec do dzisiaj tego nie może zrozumieć. Czy nie wiem, czy ludzie chwalą w ogóle, że wiesz, że dobre wykonanie, kto robił, pytają, czy wiesz, w ogóle propsują, że fajnie to wygląda. Albo ze środowiskiem kryminogennym, albo z prostytutkami, albo marynarz jeszcze. Witam Was w kolejnym odcinku Rozmów Tatuowanych i dzisiaj spotkałem się z Mariuszem. Siema. No, spotkaliśmy się w bardzo fajnym miejscu. Przed chwilą trochę burza nas zaskoczyła, ale daliśmy radę, tak jak dajemy rady z tatuażami, które ewidentnie nas łączą i to jest to, co lubimy. I to też nas w sumie połączyło, bo spotkaliśmy się kiedyś na jakiejś konwencji, tak? Co, pierwszy raz się spotkaliśmy bodajże na warszawskiej konwencji. Tak. Pamiętamy sobie, dłoń tatuowałem i to wtedy jeszcze, wiesz, nie znaliśmy się. No. Nie wiedziałem do końca, co robisz. No. Jeszcze wtedy, wiesz, nie byłem tak wkręcony w klimat konwencji jak teraz, ale teraz już, wiesz, myślę... Ciągają te konwencje, nie? Chcesz jeździć. Konwencje to jest fajna sprawa z tego względu głównie, że spotykam dużo świetnych ludzi. Na konwencjach, no wiadomo, łączy nas to samo, łączy nas ten tatuaż i tak naprawdę to jest też, można zobaczyć, jak artyści pracują, no wiesz, to jest zupełnie co innego, jeśli oglądasz pracę tak na żywo, a wiesz, na przykład na Instagramie czy na Facebooku, wiadomo, że w czasach, wiesz, Photoshopa i innych tego typu tematów, no to jednak zawsze lepiej to zobaczyć na żywo. Ja też ludziom takim, którzy chcą sobie wrobić jakiś tatuaż, no to też polecam zawsze jednak jechać sobie na konwencję, zobaczyć, jak to wygląda od strony technicznej. Od kuchni. No, dokładnie, jak to od kuchni wygląda. Myślę, że to jest właśnie najlepsza opcja dla kogoś, kto chce sobie w ogóle zrobić tatuaż i nie wie, jak się za to zabrać, nie? Zapraszamy. Zapraszamy wszystkich na konwencję, pozdrawiamy organizatorów, bo to wiadomo, że to jest ciężka praca. To jest ciężka praca. Czasami widzę, że chłopacy są pokarcerowani, są naprawdę wymęczeni tym wszystkim. Właśnie wiesz, my sobie jedziemy na konwencję i widzimy tak naprawdę ten efekt końcowy, widzimy to wszystko, jak wiesz, to pięknie jest poukładane, a dużo ludzi sobie nie zdaje sprawy, że za tym stoi ciężka robota wielu ludzi, nie? Także też. Zdecydowanie. Tak jak wcześniej mówiłem, mam też szacunek, że wiesz, że chce się komuś, że promują ten tatuaż, że tak fajnie to wygląda. Porównując to, wiesz, poprzednich lat, nie wiem, czy pamiętasz jeszcze, jak na przykład była konwencja tutaj jeszcze w Arsenale w Poznaniu. Nie? Oj, nie, to nie moje czasy, że no, tak powiem. No, to wiesz, wtedy była tam garstka ludzi, a teraz ten ostatni konwent, no to sam widziałeś. No, kozacko, no nie ma co. Pięknie przedsięwzięcie. Masakra. Mega, mega wrażenie. No, ale my tu nie o konwentach chcemy mówić też konkretnie o tatuażach. I powiedz, Mariusz, jak to u Ciebie wyglądało z tym tatuażem? Kiedy Ty się zaraziłeś tą pasją do tatuaża? Kiedy to zobaczyłeś pierwszy raz? Jak to wyglądało u Ciebie? Wiesz co, to się zaczęło tak, że pierwszą dziarę robiłem chyba, nie chcę Cię tak skłamać, to był myślę rok 2009 albo 2008. Mhm. Wtedy jeszcze to nie było tak rozpowszechnione jak teraz. No. Wiesz, nie było tyle studiów w Poznaniu, no to myślę, że można byłoby je zliczyć na palcach dwóch rąk. No i chciałem mieć po prostu dziarę. I tyle, i szukałeś. Nie, nie ma w tym jakiejś wielkiej filozofii. Chciałem mieć dziarę, nie miałem wtedy jeszcze świadomości tatuażu tak rozwiniętej. Nie wiedziałem do końca, co można zrobić na skórze. Mhm. No i tam pierwszy raz chyba sobie zrobiłem jakąś tam biomechanikę na ramieniu. W ogóle wiesz, powiem Ci tak, że gdyby teraz, w tamtych czasach, gdyby ktoś pokazał mnie teraz, tak, no to bym się chwycił za głowę. Nie, no. Powiedział, wiesz, no facet, nie, niemożliwe, no widzisz, to jednak wciąga. I prawda jest taka, że z każdym kolejnym tatuażem masz trochę inne postrzeganie tego wszystkiego, tak, i wiesz, nie? Tak jak kiedyś, no nie myślałem, że sobie zrobię tatuaż na twarzy czy właśnie na głowie. To jest zaraz drugi temat, który poruszymy. A teraz widzisz, no... Jak to właśnie jest z tą decyzją wykonania sobie tatuażu w miejscach kontrowersyjnych w Polsce, oczywiście kontrowersyjne jak dłoń, twarz, głowa, bo o ile głowa to jeszcze jest okej, okay, w cudzysłowie, okej, okay, to twarz to już jest taki, podchodzi w Polsce już pod hardcore, pod, nie wiem, nie będę tutaj słów żadnych używał, ale... Nie, no pewnie. Wiesz, no, powiem Ci tak, że zaczynając może od tej dłoni, no to ta dłoń jeszcze, wiesz, wiadomo, że teraz już jest to coraz bardziej popularniejsze, widzę, że coraz więcej ludzi ma tatuaż na dłoni i takie już staje się to mniej takie, nie wiem, jakby to powiedzieć,
Wiesz, jak kiedyś no, to był hardcore, a teraz już jest coraz mniejszy hardcore. Normalnie, już nie robi to wrażenia aż tak, takiego, nie? Tak, 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 dokładnie, nie? I wiesz, my w sumie Dłoń poleciliśmy na spontanie, bo pamiętam, że Kubie wykluczył się klient właśnie na tej konwencji warszawskiej, na której się pierwszy raz zobaczyliśmy, nie? Kiedy się poznaliśmy, no to wiesz, wykluczył mu się klient i mówi, czy bym, a wiesz, że my tam dosyć dobry kontakt mamy, myślę, że bardzo dobry. No ale no, do tematu przechodząc, no to wiesz, wykluczył mu się klient i napisał do mnie, czy bym nie wleciał na tę konwencję się wydziarać, nie? No to ja, że miałem czas, to mówię, wiesz, niedziela, dawaj. I ta Dłoń poszła tak trochę na spontanie. A później, wiesz, no później to już były przemyślane bardziej decyzje. Co do szyi i co do dalszych tatuaży, no to już było wszystko przemyślane. A co do twarzy, no to co, no wiesz, ja sobie zrobiłem pierwsze tą 13, nie? Tak, tak. I trochę też ją na spontanie poleciliśmy. Chciałem trochę inny tatuaż, ale tatuator mówił, że jest to zbyt mały wzór, że to się porozlewa, no i zrobiliśmy tą 13. I ci powiem, że przynosiła mi pecha. 13 przynosiła pecha, no. Jednak. Myślę, że przyniesie szczęście, a mnie jednak przynosiła pecha, no i... Co trzeba było zrobić z tym? No teraz właśnie wiesz, z Mateuszem jak zaczynaliśmy robić tą głowę, to mówię, że bym chciał to zakryć, że już mnie to trochę, no brzydko mówiąc, wiesz, irytowała mnie trochę. No i wiesz, wymyślił mi ornament, taki jak mam teraz w trochę innej formie, ale zrobiliśmy to tak, że on mi go po prostu rozrysował markerem. Mówi, ty sobie weź z tym pochódź. Tak, jak się czujesz. Zobaczysz, jak się z tym czujesz i to było bardzo fajne, bo wiesz, ja z tym sobie trochę pochodziłem, wiesz, przemyślałem to wszystko. No i zrobiliśmy to, nie? I ja ci powiem, że no, ja się jaram, w ogóle jestem zadowolony. Mam taką sytuację, że no, mogę sobie na to pozwolić i no, nie sprawia mi to jakiś większy problem. Czyli zawodowo nie ma problemu? Nie, ale powiem ci tak, że jeśli chodzi o ludzi, no to zdarza się, że wiesz, na przykład teraz po tej przeprowadzce mojej jechałem z takim starszym panem windą i wiesz, on bardzo był zdenerwowany. Aha. Jak jechał ze mną, chciałem go przepuścić. No. Dokładnie, nie? Chciałem, wiesz, ale no mimo wszystko ja jak widzę takie zachowania, na przykład nie wiem, jak widzę, że pani w pociągu nerwowo reaguje, to pomogę jej wnieść torbę czy coś i ci powiem, że często się ten obraz zmienia, nie? Ludzie piękną, jak wiesz, zobaczą, że masz jakieś do nich też, wiesz, że jesteś normalnym człowiekiem, że masz normalne zachowania, to zaraz widzisz, że o, uśmiech na twarzy i ludzie szybko dosyć zmieniają te negatywne nastawienie. No a tutaj pan był tak zdenerwowany w tej windzie, że po prostu, wiesz, skres go tak ścisnął, że nie chciał aż w niej wyjść. Ale czego on się bał? Czego on się bał? No nie wiem, nie wiem tego wytłumaczyć. Wiesz co, mi się wydaje, że to my też to musimy zrozumieć, w jakim kraju żyjemy, no. Że żyjemy w czasach, wiesz, jeszcze postkomunistycznych. No. Wiesz, no kiedyś ten tatuaż był tutaj ściśle kojarzony z grupą, wiesz, albo ze środowiskiem kryminogennym, albo z prostytutkami, albo marynarz. Albo marynarz, dokładnie, dokładnie. I wiesz, tak naprawdę człowiek starszej daty, 50 czy 60-letni, oglądający na co dzień TVN, nie wychodzący za dużo z domu, on sobie nie zdaje sprawy jeszcze, że wiesz, że to ewoluowało, że teraz nie tylko, wiesz, jakieś typy z podciemnej gwiazdy robią sobie tatuaż, że to nie zawsze musi oznaczać, nie. Wiesz, no, typa, który, wiesz, okradnie cię, czy tam, wiesz, pierdoli no, jeszcze. No, tak to wygląda, nie? No, ale ja ci powiem też, że dużo jest miłych sytuacji, na przykład, wiesz, jak ktoś mnie spotyka, załóżmy to w sklepie i wiesz, pyta, czy bym mógł tatuaże pokazać dzieciakom, czy nie wiem, czy ludzie chwalą w ogóle, że wiesz, że dobre wykonanie, kto robił, pytają, czy wiesz, w ogóle propsują, że fajnie to wygląda, no to jest miło, nie ukrywam. No to na pewno, bo miłe komentarze zawsze są fajnie tak, widziane, tak. No bo też robimy te prace po to, żeby ktoś też powiedział, fajny to masz, nie? Dokładnie, też wiesz, właśnie tutaj miałeś wywiad z tym chłopakiem, ja tam wiesz, personalnie do niego nic nie mam, ten co, on był chyba kręcony na konwencji w Łodzi, dobrze mówię? Ten chłopak z Anglii, który mówił, że... Aha, tak, wiesz, tak, tak, Paweł, tak go, Paweł. No, Paweł. Że go traktują tak jak małpę, ale wiesz, stary, no robiąc niektóre rzeczy, my musimy sobie zdawać sprawę z czekaj, konsekwencji. No, jeżeli nie wiecie, o który wywiad chodzi, tak, to on będzie tutaj gdzieś wyświetlony za chwilę, okej? Okay? No, także kontynuujmy. Bo na przykład, no robiąc sobie ja tatuaż na głowie, no zdawałem sobie z tego sprawę,
że to będzie różne reakcje budziło. Czyli byłeś świadom tego w 100%, tak? Bo niektórzy walą, ile popadnie. No nadal jestem świadom, wiesz, no muszę być tego świadomy, że nie wiem, robiąc sobie, wiesz, tunele w usza, ornament na ryju, no to będę zwracał na siebie uwagę, no, no sorry, nie? No nie ma opcji. No nie jesteś przeciętnym człowiekiem, jak wychodzisz przeciętny statystyczny Polak, no to nie wygląda tak, no nie oszukujmy się. Nie. I to wiesz, moim zdaniem to nie zależy od kraju. Czy pojedziesz, nie wiem, do Hondurasu, czy gdziekolwiek indziej, no to będziesz zwracać na siebie uwagę, nie? Bo nigdzie, wiesz, przeciętni ludzie tak nie wyglądają, nie? Nawet w Amsterdamie będziesz się tam wyróżniał. No a w Amsterdamie to różne rzeczy się dzieją. Podobno. No, nie dokładnie, byłem, nie? Ale wiesz, nawet, bo to jest wiadomo, takie miasto już tam wolności typowo, że tam, wiesz, swoboda, no ale no też będziesz się wyróżniał. Oczywiście, no, że tak. Stary, także wiesz, to trzeba sobie zdawać sprawę w konsekwencji tego i trzeba być tego świadomym, nie? Ja wiesz, ja zawsze, ja nawet toleruję to, że komuś się to może nie podobać, nie? No. Może mieć może, prawo. Oczywiście. No, przecież no, wiesz, dopóki ja tam nawet jakiś hejt toleruję, no dopóki to tam, wiesz, nie obraża mojej osoby. Personalnie tak, nie? No, dopóki, wiesz, to jest w ramach jakichś tam kulturalnych norm zachowane, no to spoko, nie? No przecież może ci się nie podobać, wiesz, no mi się też może nie podobać coś, nie? Taki już jest świat, no i tyle. Jakby się wszystkim nam podobało to samo, to by była tragedia. To wszyscy byli tacy sami i nie byliby indywidualni. No, czy tam, wiesz, odnośnie wielu rzeczy, nie? Jakby się wszystkim ta sama kobieta podobała, to no to też byłby problem przeogromny, także fajnie, że jest jak jest, nie? Tak, czy ty... Ile tam mamy czasu, żeby nie zanudzać naszych widzów, tak? 12 minut już? Ja nie wziąłem okularów, także... Zobaczcie, 12 minut. W montażu może to się trochę skróci, także spokojnie. Nie, tak już ku końcu powiedz mi, czy w twojej opinii tatuaż musi coś oznaczać, czy on ma być po prostu też fajny? Znaczy wiesz, ja na przykład nie przywiązuję żadnych filozofii do tatuażu. Mhm. I tych ludzi, którzy ja znam, wiesz, znam też dużo ludzi podziaranych dosyć hardkorowo i... Z reguły, no to mało kto tam dopisuje jakieś filozofie, to też się chyba tak wzięło trochę z popularyzacją tatuażu, z MTV, wiesz, tak. Z Miami Ink, że wiesz, tak jak nie wiem, rozmawiam teraz tam z jakąś, wiesz, dziewczyną, małolatka i ona mi, o, bo ja już się nie mogę doczekać, kiedy ty mi opowiesz o tych wszystkich tatuażach, co każdy znaczy, tak, nie? Historia. Ja no, muszę cię zawieść, bo wiesz, no nie mają te tatuaże żadnych wielkich historii, nie? Po prostu fajnie wyglądają, fajnie wiesz, wyglądać. Co chodzi, nie? No. Tyle, no, także wiesz, teraz mam zajawkę bardziej na to, że zależy mi, żeby te prace, które przyjmuję, były charakterystyczne, nie? Mhm. Żeby wiesz, bardziej liczy się to, kto to robi, tak. niż co to będzie. Już jestem teraz na takim etapie. Nie? W ogóle nie, jeszcze masz. Nie, no jeszcze mam tutaj, wiesz, takiego starego kahaja, jeszcze właśnie ten, którego zaczynałem, zakiewam go, także jeszcze dużo roboty jest, no, robota jeszcze nogi, jest. Nogi jeszcze kurde. Wolne, także. Tak to jest. I jeszcze tak to tam się dzieje. Powiedz mi, tak jeszcze na sam koniec, reakcja twoich znajomych, twojej rodziny, jak to wygląda? No, wiesz, no ja nie jestem typem taki, który ściemnia, który tam wiesz, wymyśla, że jest wspaniale, powiem ci, że no szczerze, moim rodzicom się to nigdy nie podobało. Mhm. Moi rodzice zawsze byli przeciwnikami tatuażu, mój ojciec do dzisiaj tego nie może zrozumieć. Jak robiłem sobie tunele, to mama powiedziała na przykład, że wyglądasz jak pedał. Wiesz o co chodzi, ale to tam moja mama, bardzo ją kocham i wie, że ona może powiedzieć mi dużo więcej niż tam ktoś inny. No i tyle, też spoko, wiesz. No, na początku nie podobało jej się, ale no, po jakimś czasie jej przeszło. No, zaakceptowała, wiesz, skoro syn no, chce to mieć i sprawia mu to szczęście, no to czemu ona ma to szczęście też blokować? No wiesz, może nie tak, że akceptuje, ale no jakoś tam, wiesz, przymyka, toleruje, przymyka na to oko, nie? Z ojcem jest trochę gorzej. A znajomi, no to co? Wiesz, no powiem ci tak, że dużo pewnie znajomych też tego nie rozumie, chociaż ja ci powiem tak, że szczerze, prosto w oczy, to prawdziwy przyjaciel ci powie, no, co myśli. Tak. A dużo ludzi, wiesz, myśli, o, zrobił się dziwolonga, czy tam coś takiego, ale no nie powiedzą ci, ja sobie zdaję z tego sprawę, że wiesz, to co ja robię, no to jest dosyć nieszablonowe i tak naprawdę dużo ludzi tego nie zrozumie. Nie? No i tyle, no i myślę, że tym... No to, wiesz, no najważniejsze jest to, że ja nie robię tym nikomu krzywdy, ja to zawsze moje matce robię, nie? Co to ci przeszkadza, skoro ja tym nie robię nikomu krzywdy, wiesz? Sobie robisz krzywdę. No. Znaczy ból, no, nie krzywdę, tylko cielesny ból, z tym tak? Bólem to też jest tak, teraz powiem ci, że niedawno właśnie te tunele robiłem i to był dużo bardziej hardkorowy ból niż te wszystkie tatuaże. A ty to naraz robiłeś te tunele? Bo tak. Bo ja to rozciągałem stopniowo. No, miał przez rozcięcie i przez bicie, także... Poważnie, pieczątka. No, przysięgam ci, wiesz, jak...
Ja myślałem, wiesz, no na pewno to nie może być jakiś hardcore, nie? Nie gorszy niż tatuaż, jak on mi to naciął, no mówię, dobra. Ale jak zaczął rozpychać, to, no, to normalnie mówię ci już, myślałem, że... Fatalnie. Dobra. Nie, wiesz, jeszcze najgorzej, jak mówię, no, jak już to włożył i siedzi to, no to przecież przestanie polecić, powiem. Nic. Nie, nie pulsowało no, dalej, tak? No, z 3 dni to w ogóle, wiesz, ciężko z tym spać było, nie? Bo to jednak no, leży na lewo tej... się przewracasz, boli, na prawo się przewracasz, boli, wiesz o co chodzi. A jak trochę stopniowo robimy, tak? Lepiej jest ponoć. Bo nie czujesz tego... to też wiesz, że zaklepiasz się, nie? A po rozcięciu masz dziurę. Tak, no bo nie ma się co sklepać już, nie? No. Żeby naszych widzów już nie trzymać tam w niepewności, w zanudzeniu, także my z Mariuszem teraz kończymy sobie. Pewnie dalej będziemy sobie rozmawiać, a zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków, subskrybowania, following na social media, subskrybowania na tutaj na YouTubie. Dziękuję Wam bardzo. No i Mariusza też możecie tam na Facebooku odwiedzić, tam dostanie się... Będzie ten załącznik jeszcze Chmielnikowi, nie? Bo jeszcze dziękujemy Chmielnikowi za tutaj gościnę. W Poznaniu za gościnę, że możemy tutaj spokojnie usiąść i porozmawiać. Pogodanie co Barowa, także myślę, tak. gdzieś się zakotwiczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję Tobie też bardzo serdecznie.